Cześć, z tej strony Ewelina, czyli Scrapbooking by Ewela. Witam Was serdecznie na moim kanale, gdzie prezentuję swoje prace oraz dzielę się swoimi poradami i przemyśleniami na temat scrapbookingu. Dzisiaj przychodzę do Was z prezentacją trzech exploding boxów i myślę, że tutaj każdy mm, fan każdego stylu znajdzie coś dla siebie, ponieważ będziemy mieli boxa w klimacie glamour, romantycznym, oraz coś idącego bardziej w stronę boho, więc koniecznie zostańcie ze mną do końca. E, oczywiście oprócz prezentacji, tak jak e, lubię ja i tak jak lubicie to wy, będę przedstawiać Wam swoje porady, triki i scrap haki na temat tego, w jaki sposób pracę sobie przyspieszyć, ułatwić oraz umilić. Zaczynamy! Exploding Box, czyli właściwie co? Nie znalazłam jeszcze takiego idealnego polskiego odpowiednika, ale często mówi się o nim wybuchowe pudełko, bądź wystrzałowe pudełko, bądź pudełko niespodzianka. W zasadzie jest to po prostu takie sześcienne pudełko w kształcie kostki o wymiarach około 10 na 10 x 10 cm. Po otwarciu, uniesieniu tej pokrywki pudełko rozpada się na płasko i prezentuje zawartość. Stanowi to taką formę personalizowanego, Upominku na najróżniejsze okazje, gdzie można umieścić drobny upominek, można umieścić prezent w formie pieniężnej, życzenia, oczywiście dedykacje, dekoracje, jakiś mały słodki upominek bądź upominek biżuteryjny. Jest to takie trzy w jednym coś, co zastępuje nam kartkę życzeniową opakowanie na niewielki prezent i kopertę na pieniądze. A jeżeli box jest dekorowany kwiatami, to może nam również e, z powodzeniem zastąpić bukiet kwiatów. I jeśli chodzi o bazę Exploding Boxa, to oczywiście można ją zakupić e, jako gotową bazę, która kosztuje kilka złotych. Myślę, że w tej chwili od 5 złotych wzwyż. Lub zrobić samodzielnie. Ja zdecydowaną większość e, swoich baz do boxów tworzę samodzielnie. A na moim kanale znajdziecie tutorial, w jaki sposób szybko Taką bazę przygotować sobie zaledwie z dwóch kartek papieru formatu A4. Przechodząc już do prezentacji samego pudełka, to o, wykorzystałam tutaj w dużej e, większości papiery marki Scrap and Me i jest to kolekcja Simple Beige 3. Jeśli chodzi o styl glamour, to nie może oczywiście zabraknąć złotego papieru lustrzanego który zawsze nadaje elegancji takiego fajnego, podniosłego klimatu. Wieczko zostało ozdobione motylkami i elementami wyciętymi z kolekcji, jak również przygotowanymi przeze mnie kwiatami z Foamiranu. Jest to taki e, kremowy Foamiran. Wykorzystałam tutaj wykoruniki e, marki Fiori, jest to konkretnie Amelia, oraz takie biżuteryjne środki, które właśnie też są jednym z takich elementów, które podbija ten efekt glamour. Nadaje takiego charakteru elegancji, takiego bogactwa bym powiedziała w cudzysłowie. I jeśli chodzi o te środki, to jest to chyba jedyna rzecz, jaką w życiu zakupiłam na AliExpress. One kosztowały jakieś niewielkie pieniądze kilka złotych i występują w wersji z taką oprawką złotą jak i srebrną, a w środku mamy perełkę. E, dzięki tym środeczkom ten styl glamuru już od samej e, samego wieczka rzuca się nam w oczy. Mojego exploding boxa otwieram i ukazuje nam się jego wnętrze. I jeśli chodzi o e, to pudełko to ono zostało wykonane na ślub, który odbędzie się 3 sierpnia tego roku. Mamy tutaj imiona młodej pary Aleksandra Łukasz. Wzór obrączek to jest grafika, która została wycięta z elementów od marki Craft O'Clock. Natomiast serduszka wykonałam za pomocą wykrojnika od marki Craft You Design. Jest to takie niewielkie serduszko. W zestawie znajdują się trzy, a to jest to środkowe. Natomiast tą drugą warstwę złotego serduszka wycięłam już ręcznie, po prostu zachowując margines. Jak widzicie, mamy tutaj również kompozycję dekoracyjną, na której znajduje się tort, kieliszki oraz kompozycja kwiatowa. Te kieliszki są również wycięte wykrojnikiem i możecie zauważyć, że tak niewielki element ale rzucający się w oczy, ze względu na to, że już jest zrobiony z papieru lustrzanego, naprawdę daje nam takiego efektu. efektu wow. Ale, poczynając od początku, popatrzcie ile tutaj jest warstw. Bo oprócz papieru skrapowego, który okleja nam bazę, mamy również serwetkę. Serwetkę wycinam sobie za pomocą dziurkacza narożnikowego. Jest to taki dość spory narożnikowy dziurkacz marki Craftelier. Mam już go ze sobą około kilku lat, natomiast on nadal dość dobrze tnie. Ja sobie te serwetki robię tak, że przygotowuję kwadraty z papieru, kwadrat o boku 8,5 cm i po prostu narożniki sobie dekoruję tym dziurkaczem, dzięki czemu powstaje mi taka fajna serwetka. Mam tu pod ręką, więc. Mogę wam od razu pokazać i w tym celu możecie sobie wykorzystać nawet różne ścinki umie to jakieś po prostu błędnie wydrukowane życzenia, ale z racji tego, że serwetka w niektórych miejscach jest tylko widoczna, to zupełnie nie będzie nam przeszkadzało, że wykorzystaliśmy papier, który został już z jednej strony. Zadrukowany. Tort również jest grafiką pochodzącą z papierów od Craft natomiast cała reszta to są już papiery od marki Scrap and Me. Jeśli chodzi o tą ściankę, mamy tutaj kartkę z kalendarza. Kartkę z kalendarza przygotowałam sobie na podstawie takiego kalendarza zdzieraka, można również dane do uzupełnienia tej kartki z kalendarza. Znaleźć na różnych stronach internetowych mamy o godzinę wschodu słońca, godzinę zachodu słońca, który to dzień bądź tydzień roku, informacje o tym, że to Wasz Wielki Dzień, aby nie powtarzać kolejny raz słowa e, Dzień ślubu, no i oczywiście data uroczystości. Wracając do tematu tych warstw, które tutaj się znajdują, mamy również taką rameczkę, którą wycięłam z dodatków znajdujących się na okładce do kolekcji. No, i oczywiście nie mogło zabraknąć papieru lustrzanego, jeśli chodzi o tą ściankę. Mamy tutaj życzenia. Ale życzenia zostały nieco zakamuflowane i schowane. Element 3D w postaci takiego motylka z odgiętymi skrzydełkami, zapinany na magnes neodymowy i zamocowany na folii, żeby nam gdzieś się nie zapodział. Po otwarciu tego elementu mamy. Dekorację, która została wycięta też z okładki do kolekcji, i otwieramy. Mamy w środku życzenia. Ze względu na to, że ścianka boksa jest niewielka, a życzenia tym razem były nieco dłuższe, to postanowiłam właśnie rozegrać to w taki sposób, aby sobie zwiększyć powierzchnię, w której można coś zapisać. No i na środku boksa. U mnie bardzo często znajduje się mniejsze pudełko, które jest przeznaczone z reguły na prezent w formie pieniężnej, ale równie dobrze można tutaj włożyć jakieś cukierki, jakieś raffaello, można tu włożyć biżuterię, jakąś niewielką pamiątkę. Pudełko ma rozmiar 7 na 7 cm, wysokości 5, także jest tam całkiem sporo miejsca na jakiś drobny upominek. I wieczko tego pudełka również sobie udekorowałam napisem w uroczystym dniu ślubu. Jak widzicie, każda ścianka tego boksa została w dość bogaty sposób zagospodarowana, i ja tak lubię. Lubię właśnie, kiedy te ścianki są, mają ten efekt 3D, kiedy są tutaj jakieś trójwymiarowe kompozycje. Natomiast e, staram się też, aby no, zawierały jakieś te właśnie informacje, takie jak data ślubu, czy tam data innej uroczystości, treść życzeń, no to obowiązkowo jakaś dedykacja, na przykład imię osoby obdarowanej, e, zawsze stanowi to właśnie o tej personalizacji. Jeśli chodzi jeszcze o moje porady co do stylu glamour, no to w tym kierunku zawsze idę, że albo coś z dodatkami złotego lustrzanego, ewentualnie srebrnego lustrzanego, staram się wykorzystywać neutralne kolory, czyli biały, beżowy, ewentualnie czarny. I te neutralne kolory w, w połączeniu z tym srebrnym i złotym zawsze wyglądają bardzo elegancko. Drugi boks, jaki dzisiaj Wam pokażę, powstał z okazji 18 urodzin. Jest on utrzymany w całości w kolorach fioletowych i wykorzystałam tutaj mm, różne arkusze od różnych marek. Między innymi na zewnątrz znajduje się arkusz z papierów od Scrapentmi. Purple Spring chyba, ale nie jestem pewna. Jeśli chodzi o ten okazały kwiat na wieczku, jest to kwiat wykonany z papieru akwarelowego przez Karolinę z kanału Scrap Deco Crafts. Ja kiedyś dostałam zestaw takich kwiatów od Karoliny i miałam okazję tym razem wykorzystać dwa z tych kwiatów. Niesamowicie hmm, wpasowują się one tutaj w klimat tego boksa. Jeśli chodzi o kompozycje z elementów, które zostały wycięte, to są to elementy z kolekcji, z kolekcji od Scrabby Boysów Loveland. Loveland, tak. I na tym boksie również pojawiają się motywy w postaci mocylków, które nadają całości takiej lekkości, zwiewności. No i co? Przejdźmy może do prezentacji. Środka tego boksa. E, tym motywem, który tutaj powtarza się, jest również ta serwetka, o której wspominałam chwilę wcześniej. E, natomiast, jak widzicie, całość pracy ma zupełnie inny charakter niż ten poprzedni boks, mimo iż znajduje się tutaj przecież podobne elementy, bo mamy miejsce na dedykacji, miejsce na życzenia, ozdobne e, kompozycje. Oraz pudełko na upominek, które znajduje się na środku. I popatrzcie, tak jak wcześniej, staram się budować ten efekt 3D za pomocą różnych warstw: czyli mamy papier skrapowy, mamy serwetkę, kolejną warstwę kolorowego papieru skrapowego, później dedykacja wycięta w papierze bazowym w kolorze białym i co nieco dekoracji wyciętych z arkusza do kolekcji właśnie Loveland. Nie mogło zabraknąć tutaj motylka. I Myślę, że to właśnie te koronki, motylki i kwiaty to są takie akcenty, które będą nam naszą pracę właśnie ukierunkowały w, w kierunku stylu romantycznego. Warto mieć to na uwadze, jeżeli chcecie nadać pracy swojej jakiejś lekkości takiej, to warto właśnie dodać takie elementy jak te motylki, kwiatuszki, nie tylko koronki w formie serwetek, ale również koronki takie materiałowe, bądź koronki wycięte też jakimś sobie dziurkaczem brzegowym. Na tej ściance mamy kompozycję dekoracyjną 3D, tutaj również elementy wycięte, mamy również taką grafikę kobiecą, która pochodzi z kolei od kraftokloka, na kolejnej ściance mam z kolei wykorzystany motyw okna z otwartą okiennicą. Bardzo kojarzy mi się z takim wiejskim, sielskim klimatem, czyli również bardzo, bardzo romantycznie. Mamy tutaj życzenia, i również tą treść życzeń po prostu udekorowałam troszeczkę elementami z kolekcji. A na środku, tak jak wcześniej wspomniałam, pudełko na upominek. Pudełko zostało udekorowane taką mniejszą serwetką z jednego z również moich ulubionych wykrojników mam nadzieję, że tutaj za dużo nie nabroję ponieważ z mojej tablicy magnetycznej bardzo lubią spadać wykrojniki w niekontrolowany sposób ta serwetka prezentuje się tak myślę, że nie jest ona dostępna w sklepach skrapowych, ponieważ ja ją nabyłam gdzieś na jakimś Allegro bądź o Eliksie a jej średnica to uwaga, uwaga Mamy około 6 może 6,5 cm, więc jest to taka fajna, a niewielka serwetka, która może nam się przydać w wielu sytuacjach. Jeśli chodzi o to pudełeczko, to ja po raz pierwszy wykonałam sobie je, o, surki, wykonałam je sobie w postaci e, okrągłej. Niestety próbowałam chyba ze 3 albo 4 razy, nie za bardzo chciało mi to wychodzić. Ale koniec końców operacja zakończona została z sukcesem. Pudełeczko sobie e, okleiłam i udekorowałam również z Stążeczki satynowej, dzięki czemu całość m, wygląda, myślę, że rewelacyjnie. Dajcie znać, co sądzicie o boksie w fioletach. Wiem, że fiolet to jest taki kolor, e, którym nie każdy lubi tworzyć. Nie każdy lubi fioletowy kolor. Ale myślę, że w przypadku tego boksa połączenie różnych odcieni takiego różu i delikatnego fioletu prezentuje się naprawdę rewelacyjnie. No i trzecie pudełko, które mam przyjemność Wam dzisiaj zaprezentować. To z zewnątrz dość prosty boks, zamówienie opiewało na pudełku ślubne w klimacie boho, i jeśli chodzi o to boho, no to czasami słowo do nas mi sporo problemów, ponieważ jest to taki styl, który w ostatnich latach mocno zakorzenił się zarówno w rękodziele, jak i właśnie w stylistyce ślubów bądź w wystrojach wnętrz, no i to boho nabrało bardzo szerokiego według mnie znaczenia, bo to tak naprawdę są zarówno takie. Naturalne klimaty typu drewno, koronki, materiały naturalne, coś tam, taka faktura związana z lnem, bawełną, z takimi różnymi takimi dzierganymi rzeczami, ale często spotykam się też, że mianem Boho określa się prace takie w klimacie bardziej rustykalnym, zawierającym dużo elementów kraftowych, dużo zieleni, a jednocześnie. Klimat boho to także takie raj, rajskie boho, czyli coś, co będzie nam nawiązywało do takiego rajskiego ślubu na jakiejś egzotycznej wyspie, do rajskich ptaków, egzotycznych owoców, y, palm. Y, I warto w takiej sytuacji dopytać, co autor ma na myśli, czyli co autor zamówienia ma na myśli, jak y, w jego y, interpretacji to boho powinno wyglądać. Ja tutaj poszłam właśnie w takie naturalne klimaty, w jasną, beżową kolorystykę, która będzie, myślę, idealnie pasowała do tematu ślubnego. Chciałam tutaj nadmienić, że jeżeli chodzi o tą zewnętrzną stronę mojego pudełka, to mocno się tutaj zainspirowałam pracą Marty Lulek, którą znalazłam gdzieś w czeluściach Instagrama. Mamy tutaj papiery z kolekcji. Od Lemon Crafta, jest to kolekcja Line and Story. I w środku wykorzystam również elementy z arkuszy, zarówno tych do wycinania, jak i z arkuszy z kolekcji. Myślę, że akurat na tym boksie fajnie jest e, opowiedzieć Wam, że do stworzenia takiego pudełka, oprócz oczywiście dwóch kartek, a 4 na bazę, wystarczą nam dwa arkusze papieru skrapowego. Ale równie dobrze można tutaj wykorzystać różnego rodzaju ścinki. Ja tak też właśnie zrobiłam w tym przypadku. Nie miałam ani jednego całego arkusza, natomiast skrzętnie postanawiam wykorzystać to wszystko, co pozostało mi po wcześniejszym tworzeniu albumów. Na wieczku znalazło się też te serce. Jest to taka podwójna tekturka marki Skrapiniec. Mamy tutaj też takie miałe, małe kwiatuszki Sweet Harty. Są to kupne kwiatki. One chyba gdzieś tam wychodzą po 40 groszy za sztukę aktualnie. Ja je kupuję często w sklepiku Gosi. Całość została też podbita na takiej serwetce, która również będzie powtarzała się w środku. Jest to serwetka z Craft You Design. Która bardzo często pojawia się w moich pracach. Ona rozmiarem bardzo fajnie pasuje do boxa, i jednocześnie ten koronkowy wzór super mi tutaj się ze wszystkim zgrał. No to co? Zaglądamy do środka i popatrzcie, mamy dość bogate wnętrze, mimo iż utrzymane w takiej jasnej i delikatnej kolorystyce. Myślę, że nie jest tutaj wcale dło, dzięki temu, że zastosowałam na przemiennie różne faktury tych moich warstw, to jednak jedna od drugiej się odróżnia i całość nie zlewa nam się właśnie w jakąś taką jedną, bezładną i bezkształtną plamę. Jeśli chodzi o tą ściankę, to mamy tutaj w bardzo prosty sposób przedstawioną kartkę z kalendarza. Ja o tej kartce z kalendarza wspominałam już wcześniej przy okazji jednego z poprzednich boksów, natomiast chciałabym też Wam tu zradzić taki trik, że taką kartkę z kalendarza możecie sobie stworzyć samodzielnie w programie na przykład Word. Tylko, żeby to wszystko nam ładnie ze sobą grało, warto zrobić to po prostu w tabelce, a następnie ukryć krawędzie tabelki, dzięki czemu e, nam się napisy poszczególne nie rozjadą i całość uda nam się utrzymać w ryzach odpowiedniego wymiaru. I jak widzicie, tutaj każda warstwa jest osobno podniesiona na dystansie, dzięki czemu uzyskujemy efekt 3D. Podobnie zrobiłam tutaj, w tym miejscu, gdzie znalazły się życzenia. E, kolejne ścianki. Udekorowałam w następujący sposób. Mamy tutaj również warstwy podniesione na dystansach. Mamy tutaj serduszka z imionami młodej pary oraz tekturkę od kraftuli. Są to obrączki ślubne i właśnie ta tekturka taka naturalna, niezdobiona. Świetnie mi się tutaj wkomponowała w mój zamysł tejże pracy. Delikatne kompozycje z elementów wyciętych z kolekcji. Dają nam tutaj nieco urozmaicenia, ponieważ, jak widzicie, na tych arkuszach, którymi okleiłam boksa, z jednej i z drugiej strony nie ma nigdzie żadnych motywów kwiatowych, więc ja chciałam te motywy kwiatowe wprowadzić właśnie w, za pomocą tych elementów do wycięcia. Na tej stronie podobnie mamy taką kompozycję warstwową. Tutaj również jest tekturkowa dekoracja. Tym razem jest to po prostu młoda para. Mamy tutaj kwiatki, mamy tutaj motylki. Całość myślę, że prezentuje się bardzo fajnie i delikatnie. Kolejna, kolejny element to pudełko na środku. I tak jak już zdążyliście się zorientować, zapewne Pudełeczko na upominek pieniężny. Tutaj również mamy dekorację z napisem Uroczystym Dniu Śrubu. Samo pudełeczko również jest z takich dość prostych papierów, więc postanowiłam wykorzystać tutaj elementy z kolekcji. Na nich ułożyłam taką kompozycję i dopiero na tej kompozycji przymocowałam pudełeczko. Dzięki czemu ta cała praca jest troszeczkę bardziej urozmaicona. Jak widzicie, w w formie, jaką jest Exploding Box, mamy możliwość wykorzystania naprawdę dużych pokładów swojej kreatywności. Mamy dzięki temu możliwość również wykorzystania materiałów, jakie gdzieś nam w pracowni może nie tyle zalegają, ale czasami po prostu może nie są zbyt na tyle duże, żeby wykorzystać je na takiej pełnowymiarowej kartce, a do boxa już jak najbardziej będą nam pasowały. Na środku boksa można umieścić yy, oprócz takiego pudełeczka również na przykład y, tort 3D w formie samodzielnie sklejonego tortu bądź też po prostu tekturki, co u mnie też często się pojawia i bardzo lubię to rozwiązanie. Można umieścić takiego flower boxa, można umieścić i dekor 3D r, r, lub jakąś inną kompozycję. Myślę, że pudełko Exploding Box jest to naprawdę taka forma rękodzieła, która pozwala nam się wyżyć artystycznie, a jednocześnie w momencie, kiedy pojawia się zamówienie na to, aby umieścić na jednej pracy kilka różnych tematów, bo praca ma być mocno spersonalizowana, to każda ścianka daje nam możliwość umieszczenia innego tematu, a jednocześnie zachowania w tej pracy jakiegoś porządku i ładu bez wprowadzania chaosu. Ja jestem ciekawa, czy Wy Exploding Boxy robicie, czy lubicie tą formę, w jaki sposób ją traktujecie: czy jako właśnie e, możliwość e, twórczego rozwoju, czy też tak trochę po matoszemu. No, jak trzeba, to trzeba to zrobię. E, jestem ciekawa, czy te Wasze boxy są w środku bardzo, bardzo bogate, czy my zawierają po prostu proste ścianki z prostymi, że tak powiem, komunikatami. E, dajcie znać w komentarzach, co myślicie o moich pracach, e, która z nich najbardziej Wam się podobała. No i co, niedługo widzimy się w kolejnym filmie i myślę, że to już będzie pierwszy film z serii Album Mnie Jedno Ma Imię. A tymczasem do zobaczenia!